Cześć, witam serdecznie. Na pewno słyszeliście, że w PS5 bardzo często psuły się pady. Był z tym bardzo duży problem. Był problem z dryfującymi analogami, z przyciskami L2, R2. I teraz jesteście ciekawi, czy wy macie ten dobry joypad, czy też nie. Jak go sprawdzić? Jest na to bardzo prosty sposób. Oglądajcie do końca. No i już Wam pokazuję, czyli tak, obracamy sobie joypada i mamy tutaj coś takiego jak FCC ID, to jest tutaj na środku, może użyjemy lupy, żeby było lepiej widać, aczkolwiek, nie wiem, jest FCC ID, Federal Communication Commission, czyli Federalna Komisja Komunikacji. I teraz tak, tu macie to ID. Jeśli ten numer, który widać tutaj, AK i tak dalej, T1A, jeśli na samym końcu macie literkę A, to znaczy, że macie nowszego joypada. Jeśli macie samą jedynkę, oznacza to, że macie joypada tego należącego do tych wadliwych joypadów. I to tyle. Ja już widzę, jak każdy po tym filmie biegnie i podnosi swojego joypada i sprawdza. Pozdrawiam, na razie.